Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Siostry i bracia, w czwartek 6 tygodnia wielkanocnego witam was bardzo serdecznie w kaplicy Najświętszego Sakramentu na naszej wieczornej mszy świętej. Siostry i bracia, zechciejmy nasze serca skierować z intencjami do Pana Boga, wypraszając potrzebne nam łaski, ale pamiętajmy również o przykazaniu, które pozostawił nam Pan, byśmy kochając Boga nie zapominali o miłości bliźniego, byśmy umieli wprowadzać w nasze życie codzienne Ewangelię Chrystusową, byśmy nią żyli, byśmy nie tylko mówili, że Pana Boga kochamy, że kochamy bliźnich, że wierzymy w Pana Boga, że chodzimy do Kościoła, ale byśmy prawdziwie przemieniali nasze życie w oparciu o Chrystusową Ewangelię. A co to znaczy? A to znaczy właśnie kochać Boga i kochać bliźniego. To jest klucz do całego naszego życia. Ilekroć podejmujesz jakąkolwiek decyzję w swoim życiu, pamiętaj zawsze o tym kryterium, czy tą decyzją nie będę się sprzeciwiała miłości Boga. Czy tą decyzją nie będę kogokolwiek w swoim życiu krzywdziła czy krzywdził. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do naszego życia, to siostry i bracia, z pewnością kiedyś staniemy w gronie tych, którzy stali 40 dni po zmartwychwstaniu Pańskim na górze Tabor, wpatrując się w niebo i widząc odchodzącego do nieba Pana. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej Eucharystii, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że was zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dajesz swojemu ludowi udział w łaskach odkupienia. Spraw, abyśmy się zawsze radowali ze zmartwychwstania Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat, rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja nie jestem winny. Od tej chwili pójdę do Boga. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego czciciela Boga imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi.
Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wobec narodów objawił zbawienie. Wobec narodów objawił zbawienie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Wobec narodów objawił zbawienie. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Wobec narodów objawił zbawienie. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Wobec narodów objawił zbawienie. Alleluja, 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 alleluja. Nie zostawię was sierotami, powrócę do was i rozraduje się serce wasze. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: co to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do Ojca. Powiedzieli więc: co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli go zapytać i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, co powiedziałem. Chwila, nie będziecie mnie oglądać i znowu chwila, ujrzycie mnie. Zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać, zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zanieśmy teraz do Pana nasze wspólne błaganie, prosząc o poddanie całej ludzkości władzy jednorodzonego Syna Bożego, by obdarzył świat pokojem i prawdziwą wolnością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy o napełnienie Kościoła radością, mocą wiary, by potrafił w każdym pokoleniu zrozumiale nauczać wszystkie narody. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O nauczenie pokory władców wszystkich państw, również naszej ojczyzny, by zrozumieli swoją rolę służebną wobec tych, którym służą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela do wszystkich ochrzczonych, by istotnie żyli według Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O radość oglądania Chrystusa w Jego chwale dla naszych bliskich zmarłych, którzy odeszli już z tego świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę zachowania przez nas samych tego, czego naucza nas nasz Pan Jezus Chrystus, byśmy do Niego należeli teraz, ale również przez całą wieczność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy ten chleb, który jest owocem ziemi i pracy rok dalszych. Tobie go teraz przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina. I wody. Przyjmij ofiarę z rąk naszych, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym świętym czasie, uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem, barankiem ofiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Z
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi i spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami świata, mną, Twoim niegodnym i pokornym sługą oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Szarbelem, świętym ojcem Pio, ze świętym Janem Wianejem, naszymi patronami ze Chrztu Świętego, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków Tobie się podobali, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez naszego Pana, wołajmy do Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię dzisiaj, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju i znak miłości między sobą. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Najświętszego Ciała i krwi Twojej nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciało. Oto nasz Pan, Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało krew Chrystusa niech nas strzegą na życie wieczne. Thank you.
Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu. Umocnij nasze serca pokarmem, dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Zawstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, uwolni nas od doczesnych utratin i od nas wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Love you.
Prosimy Cię, Maryjo, w intencjach, które przynieśliśmy teraz przed tron Twojego Syna, byś się za nimi wstawiła. I jeżeli są one zgodne z wolą Ojca, zgodne z wolą Twojego Syna, błagamy, aby się wypełniły i spełniły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie nasz, błogosław, prosimy. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy raz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bo w Ojcu i Synowi chod po wszystkiemieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci. A równemu i duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Cię. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuję.